Jakąś domieszkę. Z aromatem właśnie. Stawię mocną dychę. Trzy. Cztery. Ale nieźle będzie. Witamy, z tej strony ekipa Slashcraft, znowu z Adasiem, bo Łukasz pojechał na Pokémony z Damianem wczoraj. Był dostępny pod koniec dnia, kiedy wróciliśmy właśnie z tego wyjazdu na Szybcy i Wściekli. Ten wyjazd Szybcy i Wściekli chyba wstawię po tym filmie, więc to będzie dla was taka trochę niespodzianka. Dzisiaj test największego przełomu w firmie Pepsi, a zarazem nowości w Żabce, która kosztuje prawie 5 zł za 450 ml butelkę. Tak, 5 zł za coś takiego. Ponoć warto. Ludzie mówią, że naprawdę to jest wysoko pozycjonowany smak, najlepszy dotychczas, kiedykolwiek pili. Czy tak będzie, to się przekonamy, ale ja coś czuję, że postawię mocną dychę. Maksymalny poziom oceny produktu. Tak myślę, bo Pepsi ma niebieski kolor napoju i smakuje jagodowo, smak jagodowy. Tutaj jest białe spolszczenie. Jest też coś takiego, nazywam w smaku jak katon, czyli punkt sprzedaży zagranicznych produktów, słodyczy, napojów. Co tu pisze? Napój gazowany Pepsi Blue o smaku jagodowym. Cukier 0,2. Skład: woda nasycona, CO2, cukier, glutenu pasywości, kwas foliowy, kwas cytrynowy, cytrian, sodu, aromat, orzech, coli, kofeina, substancja konserwująca, benzoesa. Benzoesa, sodu sobie zatrugowa arabska. Patrz, tu pisze, składnik może zawierać szkodliwy wpływ na aktywność, skupienie uwagi dzieci. Co? Czyżby kola była niezdrowa? Nie no, no wszystkie napoje. No coś niezdrowego takiego może, albo... No to kofeina chyba może dużo. A, może być, no. Dobra, to co, otwieramy? Jest troszeczkę, tylko jest pół schłodzona. Trzasnęło, czyli oryginalne, tak jak poziomka mówi. Na dotyk też same takie niebieskie, jak poziomka pił, czyli denaturat. Piękny zapach, naprawdę, rewelacyjny zapach. Pachnie jak zwykłe Pepsi, tylko z takim... Jakąś domieszką. Aromatem właśnie. Pięknie wygląda. Widzicie to, co ja? Nalej ty, żeby nie było piany, czyli tak po brzegach. Tak, tak. Tak zrobić? Powoli nalewam. O, ale pięknie pachnie. A, i ogólnie mam drugi item od chwili. Nie wiem, w wypadku polówka biała. Fajnie to wygląda. No, i weź jeszcze mi, albo... Dobra, zobaczcie z bliska. Nie no, wygląda nieźle, powiem. Pepsi taką pierwszy raz widzę. Jestem ciekaw, czy coś jeszcze będzie. No, widać, że to nie jest polskie, trochę z Ameryki do nas przyszło. Ty masz trochę mniej, ja mam trochę więcej, ale to wiecie, to jest test. Nie ma jakiejś wyścigu. Czy coś? Jak to tam? Trzy. Cztery. Ale nieźle będzie. Jest jakiś za bardzo dobry. Nie czujesz jagód? Jeszcze raz. Trochę czuję, ale nie... Jest niezłe. Zaraz przejdziemy do oceny. Ja już wiem, co postawię. Wiem, co postawię. Dla mnie to jest naprawdę przełom. Ogromny przełom w Pepsi. Dla mnie tupy nie urywa, jest czyli fajnie, że jakieś... fajnie, że jakaś odmiana jest. To jest bardzo duża odmiana. Tak bardziej można się czuć ten smak. Jest taki... Tak bardzo... Czyli zobaczy, tak jakby... Ja nie czuję za bardzo. Jakby bardzo nie czuć, ale taki jakiś taki... Czekaj, jeszcze raz. Taki... Czuć na pewno Pepsi, że to taki jest, taki mniej ale... gazowany trochę taki. Taki nie. Bardziej przyswojony dla człowieka. Gazowany pewno jest, tylko że... Jest, tylko że jak pijesz, to nie czuć takiego właśnie mocnego zagazowania, jak to jest w zwykłej Pepsi. Tylko tak. Jest takie delikatne i ma taki właśnie... Jak odczuć, czuć tylko bardzo delikatnie i właśnie... No. Jakieś dupy nie urywa. Pod nim więcej kofeiny, a niebieski to oczywiście jest tylko barwnik, ale ocena moja to 10 na 10. Stawiam mocną dychę. I Dalej się zdziwił, jak ja widzę napój kolorowy, inny niż standardowy, od razu ocena się zwyża, bo to nie tylko barwnik. Jest bardzo wyrazisty aromat i to... I zobaczcie, to już tutaj prawie 5 zł. To coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy. To nie jest zwyczajna Pepsi, to jest coś nadzwyczajnego, najprawdopodobniej z Ameryki, na pewno z Ameryki, bo nigdzie nie widziałem tego. Jak dla mnie, tak 6,5 na 10. Nie jestem zadowolony z tej oceny. Rozwiń swoją wypowiedź, jeszcze zrobię. A dla mnie te Pepsi mało się różni od zwykłego. Mimo że jest niebieski, trochę delikatny. Ogólnie bardzo słabo czuć te jagody. Nie jest wybitnie dobre. Czy byś mógł pić na dłuższą metę? No mógłbym, ale może jeśli było skrótne, to może byłoby lepsze. Wiesz co, było zimne. Nie było jakieś ciepłe, trzymane. Ale żeby było jeszcze bardziej. Tak, mogło być bardziej, ale wiesz, to byłoby to samo. Już na pewno byłoby bardziej ożywiające w ciepłe dni. Na pewno kofeiny nie będziemy zmęczeni. To... No, ale wiesz, to nie jest tak energetyk czy coś, ale na pewno trochę więcej kofeiny ma niż standardzik. Dzięki, zrobiliście. Cześć.